Na ostatniej sesji Rady Miejskiej najwięcej uwagi poświęcono projektowi uchwały dotyczącej wyłączenia z aglomeracji wodno-ściekowej Goduszyna i Jagniątkowa. Wniosek taki złożyła spółka Wodnik. Wodnik przygotował propozycję, którą następnie zaakceptował prezydent i przedłożył Radzie Miasta, dlatego że system zbiorczego jest systemem najmniej efektywnym ekonomicznie. Co wcale nie znaczy, że te dwie jednostki osadnicze w Jeleniej Górze pozostaną bez jakiegokolwiek systemu oczyszczania ścieków. Tylko mówimy tak, ten system jest najmniej efektywny ekonomicznie i on może skutkować bardzo wysokimi kosztami eksploatacyjnymi i inwestycyjnymi. Najwięcej wątpliwości wśród radnych budził fakt, iż wnioskodawca nie zaproponował innego sposobu odbioru ścieków. Po pierwsze, nikt z nas nie chce wyłączenia z aglomeracji, ani też nie jesteśmy przeciwni aglomeracji, tylko chcemy wiedzieć, co dalej. To prezydent mówił, tak jak podkreślał tutaj, że na spotkaniach o tym mówił, ale za tym nie szły żadne konkrety. Pan radny Obas wyraźnie mówił, że na spotkaniach z mieszkańcami o tym odstąpieniu od kanalizacji zbiorczej wielokrotnie mówiliśmy. To oczywiście nie były konsultacje w tej sprawie, ale to było takie bardzo jasne stawianie sprawy. Nawiasem mówiąc, nie znam mieszkańca, który tych jednostek miasta, który po doświadczeniach Przesieki i tych innych górskich miejscowości chciałby tam normalną kanalizację zbiorczą, bo wszyscy wiedzą, ile trzeba płacić. Próbowano wmówić jakby radnym, że dzielnice Goduszyn i Jagniątków nie zasługują do tego, aby zostały wpisane do aglomeracji jeleniogórskiej. Mogą z tego wyniknąć konsekwencje, zarówno finansowe dla mieszkańców tych dzielnic, którzy mogą nie otrzymać dofinansowania chociażby na budowę domowych oczyszczalni. Nie jesteśmy przeciwni, dlatego po konsultacjach międzyklubowych zdecydowaliśmy, aby zdjąć z porządku obrad dzisiejszej sesji ten projekt uchwały. Cieszę się bardzo, że ten wniosek został odsunięty w czasie. Nie jesteśmy też przeciwnikami jako radni tutaj, żeby przekładać w nieskończoność to. Chcemy, żeby ta aglomeracja, żeby miasto uniknęło jakichkolwiek kar, ale chcemy też mieć jasność dla tych dwóch dzielnic, co one mogą w zamian za to otrzymać. W sensie oczywiście kanalizacji, tak? Czy to będą przydomowe oczyszczalnie ścieków? Też deklarujemy na pewno ze strony Goduszyna, a mam nadzieję, że ze strony Jagniątkowa też, nawet wspólne pisanie projektu z miastem, żeby miasto było naszym partnerem, żeby pomogło to, żeby te rzeczy, te dzielnice też skanalizować. Czym zatem skutkowałoby nieprzyjęcie projektu uchwały dla miasta? W momencie, kiedy by ta aglomeracja pozostała w takim kształcie, jak dzisiaj jest, mogłoby to skutkować karami nie tylko dla miasta Jeleniej Góry, ale tak samo dla aglomeracji, dla gminy Jeżów Sudecki, dla gminy Janowice. Jakiej wysokości kary, to z całym szacunkiem nie jestem w stanie dzisiaj Państwu powiedzieć, ale Unia tanio nie ściąga kar i nie są to niskie kary. Przypuszczam, że to byłyby wysokie kary. Projekt ponownie powróci pod obrady rajców za 2 miesiące. W tym czasie będą trwały konsultacje z mieszkańcami obu dzielnic.